Ksiądz Jędrzej klękał przed nikim na kolanach. Bo to nie jest, żebym ja kogoś przekonywał, zostań moją żoną. Ożeń się ze mną, wyjdź za mnie za mąż. To bardziej to chłopak by przed dziewczyną klękał, że wyjdź za mnie, bądź moją. Że to nie w tej roli staje, bo rzeczy mamy robić ze względu na Boga, Bożą chwałę, a nie ze względu na wzgląd ludzki. Także kapłana, proszę popatrzeć, mówię, ten głupi list, wiadomość pani do pana szanownego. Tydzień czasu się pan nie pokazuje, który mógłby iść, mógłby się zaangażować. Nie, on wie, że on za rok pójdzie. Chciałbyś powiedzieć, durniu jeden, nie wiesz, czy jutro będzie żyć, ale on to wie, że nie wie, czy jutro będzie żyć. Ale tak myśli, tak ludzie mają. Więc jest jeszcze jeden dzień dodany, żeby skonstatować, czy podjąłem dobrą, Bożą decyzję, za którą może kiedyś przed Bogiem odpowiem. W znaczeniu wiary. Wychodzi na to, że więcej czasu też trzeba dać księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze, bo napisałem wiadomość i tak jak piszę normalnie w innej sprawie, prosząc o pomoc, tu prosiłem o pasterskie błogosławieństwo. No i pytanie, czy mam dopytywać, czy ksiądz arcybiskup żyje, czy nie słyszeliście, a nie umarł. No to prawdopodobnie żyje, może być chory, może nie odbierać, może być na wakacjach, różne rzeczy. Ale nie mam pasterskiego błogosławieństwa na pielgrzymowanie z trzema intencjami od księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Czy to znaczy, nam Pan Bóg nie błogosławi, Matka Najświętsza na nas nie czeka, nie woła nas? Nie. No ale jest kalkulacja, może być, zimna kalkulacja. Przecież ksiądz Michał, jak wyślę błogosławieństwo, to ogłosi. Jak ogłoszę, to co? Proszę pamiętać, na księdze arcybiskupie Lędze ciąży. Przyjechał do niego, wiem, że był, raz był Dziwisz z Polakiem, raz ten cały tam z Inowrocławia. I nie wiem, którzy powiedzieli księdzu arcybiskupowi, jeżeli zrobisz jakiekolwiek kroki, i tu jest domyśl się, bo to na tej zasadzie działa, to zostaniesz przeniesiony do stanu świeckiego. Tak potrafią działać te pachołki szatana, Dziwisze i inni. Że jak do ludzi, to mu się tu będą te poliki, takiego pślizłego jegomościa. Albo czerwienić, albo ślinić, albo będzie się przymilał, ale później jak już kamer nie ma i tak dalej, to no ciekawe, jakby ksiądz arcybiskup miał te sposoby, które ja nabyłem, nagrał tak Dziwisza i Polaka i puścił transmisję z rozmowy, jak drugiego z Wrocławskiego, tak. Nie Włocławskiego, tam jest, z Włocławka, biskup. Co ci wolno, czego ci nie wolno. A co to się nuncjo dowie i nuncjo już dalej wie, co robi. Także, że trudno się dziwić księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze, gdyby tak było i te względy grał, to ja bym powiedział, no rozumiem, po ludzku rozumiem. A z drugiej strony będą się dopełniać słowa księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, który, jak byłem w styczniu 2018 roku i mówiłem, w jakiej sprawie stanąłem, ksiądz arcybiskup na mnie popatrzył i po co ksiądz to robi, że ksiądz wie, że zostanie sam. No to jak ksiądz arcybiskup tak mówi, to należałoby, żeby jeszcze co dopowiedział, bo już raz to zrobił 19 października 2020 roku, kiedy interweniowała policja na Wronieckiej. Ksiądz arcybiskup później w jakimś programie z panem Krajskim powiedział, ja tak go ani nie chwalę, ani nie gani. Czyli jak tak powiedział ksiądz arcybiskup, ksiądz wie, że zostanie sam, to co powinien był dodać? Ja za księdzem też nie stanę. To chwalę swojego księdza, pierwszego proboszcza poświęceniach kapłańskich w Ocianowie, księdza Prypotniewicza Jana, który na pierwszy tygodniach na katedrze we wrześniu 2000 roku poszedłem i ksiądz mnie zawołał do siebie, poszedłem i księży, niech ksiądz pamięta, jakby ksiądz miał w szkole kłopoty, to ja zawsze za księdzem stanę.
No tak, no bo obowiązkiem katechizmu jest katechizować jest biskup i dalej jego ręką jest proboszcz. Jak wysyłają tam księdza, jak ksiądz się musi nasłuchać ty ku, ty hu i tak dalej, z tego tytułu, że głosi Chrystusa, no to proboszcz później, ksiądz Jan Prybutniewicz, tak powiedział. Do dzisiaj leży w domu opiekuńczym sióstr Elżbietany, go tam salezjanie dali mu lepszą opiekę u sióstr. Dożywa swoich lat.